W związku z tym, że w piątek mamy event Toty, to jej nie rozpieszcza nas, jeżeli chodzi o content. Co jest oczywiście po części zrozumiałe, bo chcą przerzucić cały nasz fokus na największy event Toty. Fifie. Dlatego dzisiaj otworzymy sobie pika hero, który decyduje o moim składzie. Zostawcie łapkę w górę, a także subika, bo ściślijmy do 20 tysięcy. Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, na której kupicie monety do FC24 w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem bądź pay safe cardem. na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. I pamiętajcie, żeby użyć kodu robotowego Oscar, ponieważ wtedy dostaniecie końsy 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. A więc w zasadzie na czym będzie Polegał dzisiejszy odcinek, otwieramy Pika z Hero tego nowego. Następnie kartę, którą wybiorę, wrzucam do składu. A resztę składu muszę uzupełnić piłkarzami, którzy grali w klubie, w którym grała ta karta Hero. Z tym, że mogę używać zawodników, którzy grali w tym klubie, niekoniecznie grają. Czyli jeżeli trafię na przykład takiego Morientesa, który grał w Realu Madryt, to mogę użyć Cristiano Ronaldo. A i nie ukrywam, że taki odcinek może jeszcze raz się pojawi, bo tak jak wam mówiłem na początku, no to i jej nie rozpieszcza nas z kontentem. Bardziej już się fokusują na tym, żeby, żeby cała nasza uwaga poszła na event Toty. Więc stawiam, że kontent w tym tygodniu będzie taki bardziej przygotowawczy pod następny event. Bo jak możecie zauważyć, za 9 godzin i 17 minut kończy się też event Versus, czyli kończy się on we wtorek wieczorem. A co nam to daje? Daje nam to środę 19 i czwartek 19, w którym pojawią się pewnie jakieś fajne rozbudowy na event toty. Dobra, a my mamy ten składzik, przepalamy, tak jest, na pika jednego z trzech. Mamy tutaj UCL, Triple threat, no i niestety normalnego Pika z Hero. A więc ja monitor wyłączyłem, zobaczmy kogo uda nam się trafić z tego pika. I uwaga, uwaga, okej, okay, widzę, że, dobra, troszeczkę skopałem, bo widzę, że środkowa to jest oczywiście normalna karta hero, dlatego sobie to powiększę na przyszłość. Tak jest, normalna karta hero, dobra, to w sumie od razu odbierzmy, proszę, jajaturę, proszę, jajaturę, o kurde. Ale może JJ? Uuu, JJ Okocza, no dobra, wiem, że to pewnie kosztuje jakieś 30 tysięcy, ale uważam, że JJ Okocza to jest naprawdę ciekawy zawodnik. Dobra, zobaczmy sobie wersję pozostałych kart. Karta zwykła, dobra. I ostatni, dajcie coś innego niż zwykła. Proszę. No nie, najgorzej, kurde. Mogłyby być. Bardzo bym chciał zobaczyć Jajaturę Uwaga, czy będzie tutaj ktoś ciekawy Forlan? Nie, Francescoli, proszę bardzo. Francescoli, nowa karta Hero, ale już raczej bezużyteczna w tym roku. Oj, dobra, i zobaczmy narodowość ostatniej karty Hero. Włochy. O, kurde. Marquisio. ej, to jest dobry pick. Ej, Powiem Wam szczerze, przecież ten pik w październiku to, to był koszt ponad 1,5 miliona końców. Wiadomo, na obecnym etapie jest trochę tańszy, ale i tak uważam, że jest niczego sobie. I tylko teraz pytanie, kogo ja mam wziąć, bo to jest kurde. No zagwozdka, nie? Marquisio kosztuje 158 tysięcy, także naprawdę sporo. JJ Okocza kosztuje 100K. A Francescoli kosztuje 26. Także Francescoli odpada moim zdaniem z miejsca. Kurde, no Marquizio jest w Gangu Hulita, nie? W Gangu Hulita jest, bo ma wszystkie statystyki powyżej 80. W tym roku im w sumie jeszcze nie grałem. Co prawda, jak widzicie, te kluby są trochę takie. No, już, nie, no, tak naprawdę musiałem wszystkich graczy z Juventusu dać do składu. No i co, no i na Markizio w zeszłym roku graliśmy całkiem sporo, pamiętam, że miałem na nim albo 600, albo nawet 700 meczy. O kurde, ale mnie, o kurde, no PSG miał je, PSG, no ale też nie są to jakieś wybitne. Dobra, wiecie co, weźmy droższą kartę mimo wszystko, weźmy sobie Claudio Marquizio, legendę DK United. No i oczywiście Juventusu. Dobra, uważam, że to był naprawdę, naprawdę fajny pik. także no, łóżmy jakiś składzik. Także oczywiście Claudio Marchisio wlatuje i od razu sobie pomyślałem, przecież możemy tutaj Zinedina Zidana, no i ten środek pola już naprawdę wygląda nieźle. A także możemy dać przecież Thierry'ego Auriego, który jak widzicie, no, grał, uwaga, 0 lat w Juventusie. <ścoughs> ale jest, ale jest zapisane. Na lewą pomoc dajmy sobie Fedek na SEO musi być gościu, w którym jak myślę o Juventusie, widzę jego twarz Giorgio Chiellini Ale pamiętajcie, że ja chcę Wam dowozić fajne odcinki, także nie mam zamiaru tutaj oszczędzać A więc kupiłem jedną z największych legend Juventusu Proszę Państwa, Alessandro Del Piero W związku z tym, że oczywiście bufona nie ma w grze, no to musimy postawić na naszą polską legendę Wojtek Szczęsny Jako drugiego środkowego obrońcę dajmy sobie Bremera w wersji Thunder na prawą obronę dajemy wschodzącą gwiazdę Juventusu, Timothy Weah w wersji radioaktywnej. I środek pola musimy dokończyć jednym z największych maestro w historii futbolu, oczywiście Andrea Pirlo. No i żeby udowodnić Wam, że naprawdę nie oszczędzam na tym odcinku, to na lewą obronę postawimy na Zambrotte. Także tak wygląda oczywiście nasza pierwsza jedenastka złożona na podstawie karty Hero Marquisio. Także nie pozostaje nam teraz nic innego jak przetestować ten zespół w Rivals. Dobrze, a więc zobaczmy naszego pierwszego rywala: Jaszyn, Hulit, Lucio, Ture ładnie. Jarzinho Puteja, sta zielona, tylko ją zrobił czerwoną. Fajny zespół, naprawdę niezły zespół. Ładnie, Pirlo, no i to jest to, to jest to: Andrea Pirlo, i teraz zobaczmy do Fedek Jezy. Fede do Timothy'ego Way i, i uwaga Kieza jeszcze kręci I uwaga Del Piero, Del Piero, Del Piero kurde Trzeba pamiętać, że właśnie, tak jak znaczy, no ja pamiętam o tym, ale trzeba w jakichś sytuacjach o tym pamiętać Że Del Piero ma, ma te fineski, nie Dobra, Andrea, Andrea Pirlo, Andrea Pirlo dobrze do Marquizio I Claudio Marchisio jeszcze na spokojnie, na spokojnie, no i nic z tego nie wyszło Ej, w ogóle chyba mi się kamera zresetowała, albo gościu ma jakiś dziwny stadion o oh, kurde, i teraz zobaczmy. Bremer kontra Eto i Eusebio. Dawaj, Kielini nadganiaj, nadganiaj stary. dobra, Timothy Weah, pięknie do Szczęsnego, No i lecimy z kontrą. Ładnie Andrea Pirlo i dobrze do Putejas. Jeszcze dobrze, pięknie to wyszło. Eto i pięknie Giorgio Kielini. No on tego nie zapomniał. On to ciągle ma. Znaczy to. O oh, kurde, nie, 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 nie. Ale dobra, skopał, skopał, całe szczęście. I teraz, dobrze Del Piero, ale to zrobił I Del Piero leci, tylko on ma 80 tempa Ale nie czuć tego 80 tempa Zobaczymy co tu się stanie I Del Piero, Del Piero, Del Piero DEL Pierro! 1 do zera, Co za spokój naszego Włocha Pięknie, 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 pięknie Zidane, 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 Zidane Zidane, Aj kurde, dobra, kurde, no nie, a dobra, dobra, jeszcze mam piłę I zobaczmy Del Piero Del Piero dobrze do Auriego I Amuri dobrze do Fedekiezy Fedek za dobra piłka na hek, Del Pierro, co się dzieje, co się dzieje, jaka to jest maszyna, co to była za akcja, Fedek Jeza w połączeniu z Delpiero, co panowie zrobili za akcję i doprowadzili przeciwnika do Rage Quitu. Dobra, ustawiłem stroje Juventusu, tylko jak widzicie z przyzwyczajenia ustawiłem je rywalowi, <noise> także w następnym meczu już sobie normalnie zagramy strojem Ju Juventusu, bo będę pamiętał, ale i tak jesteśmy już yy, bliżej tego niż dalej. Ładnie, Del Piero. I teraz do Thierry'ego. Thierry Henry. Thierry Henry. Kurde, chciałem tam do Zidana grać, ale oczywiście mi to nie wyszło. I jeszcze Thierry Henry. Dobrze, dobrze, Balde. I zobaczmy. Momo Salah kontra Giorgio Kielini. Giorgio Kielini, tak jest. On to ma, widzowie. On to ma. I zobaczmy Giorgi Best. Dobrze, 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 Wojtek. Dobrze. Aj, kurde, w sensie, no. Dobrze, dobrze, Kiesa. Co zrobił, wariacik? I zobaczmy teraz, dobre podanie Dobre podanie, pięknie, pięknie z Zidane przechodzi Tutaj Bobby Moore bro, goni, ale nie dogoni jeden do 0 ej, co za forma mutant Chyba będziemy częściej grać z składem Juventusu Dobra, Puskas, Puskas, Puskas I Timothy Wea, ładnie, ale jeszcze Georgie Best Ale dobrze Killini i pięknie I Fedek Jeza, i Fedek Jeza, dobrze do Del Piero Del Piero ładnie zgrywa, ale oni się czują Ale oni się czują I Del Piero jeszcze raz do Fedek Jezy i Fedek Jeza, dobrze, dobrze Fedek Jeza, dobrze Del Piero, Del Piero, Del Piero, ale gościu ładnie się przesunął tym Lorisem, wyczuł, wyczuł moment. I Zidane, 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 dobre podanie do Del Piero, Del Piero, 2 do zera, co za petarda, co za petarda ten zawodnik. Gościu chyba nie może stłamsić swojego ego i ciągle przenaprzód, on nie może, on nie może zdzierżyć tego, że pokonuje go gościu, który ma złotego Kieliniego na środku obrony. I zobaczmy, ten złoty kielini. Ten złoty kielini może coś zrobić. Ale szczęsny złoty też to broni. I zobaczmy teraz, to będzie piłka na hulita I to będzie dobra piłka na hulita, ale bremer, całe szczęście. I teraz, dobrze, dobrze, ale sobie pograli znowu panowie. I uwaga, Zambrotta. To nie był spalony i teraz Zidane, 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 Zidane Jeszcze uwaga, Zidane, Zidane, Zidane wjeżdża i Zidane rozjeżdża Drybling 0-1, 3 do 0 w 30 minucie, ale forma mutant I Motiwea. dobrze do Fedekiezy i gościu znowu się przesunął Kurde, muszę pamiętać, że on się strasznie przesuwa Dobrze do Kiezy, Kieza ładnie, ale no to chuli, niestety stanął na drodze Ale to był błąd rywala, uwaga, i Del Pierro Del Piero 4 do 0, dziękuję bardzo. To jest trening strzelecki, ten meczik to jest czysty trening strzelecki dla naszego zespołu. I zobaczmy, Ferenc Puskas na zielonym Pięknie to gościu zgarnął, cudownie I 4 do 1 I zobaczmy, Giorgio Kellini na potmasa Lacha i Puskasa I uwaga, i Puskas, dobrze Zambrotta, dobrze Bremer, mamy to Dobra piłka, dobra piłka na way Poczekał, poczekał, wyczekał I jeszcze Zambrotta, znaczy Boże, kto Jezus, nieważne, chodziło mnie o Del Piero oj, 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 nie chciałem tego szlizgu zrobić I 3 na 1, George Best Kontra, o kurde, szczęsny Ty miałeś jednak 4 na 1 chyba. I zobaczmy, Zidane. Czy on to strzeli? Nie, bo bronimy to bremerem. Ale dobrze tam stanęliśmy. Dobrze. I do Andrei Pirlo. I Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Jezus, czterech przychodzi. Czterech przychodzi jak chce. I Pirlo, kurde, chciało być to takie piękne podanie do, Zid do tego, do Auriego wychodzącego. Dobrze, dobrze Aurie Auri, Thierry, Thierry, Henry, dobra, ładnie, do Del Piero, Del Piero, Del Piero! 5 Del do 1, to jest, proszę państwa, knockout. Dobrze, zobaczmy naszego ostatniego rywala w dzisiejszym odcinku. Alison Kuman Desai Ramirez, Powiem no, tak I jeszcze Gavi, to ogniste, i pierwsza raz widzę gawiego ognistego. I Ian Wright, Puskas i nie ma gola, całe szczęście. Pirlo, Pirlo, dobrze do Tiriego Auriego, Thierry Aurie. Chciałem dobrze dograć, ale nie wyszło. Ładnie do Auriego, dobrze do Del Piero. I teraz Thierry Aurie, no pie piekielne tempo, pie piekielne te tempo Tiriego Auriego. I Thierry Aurie, gościu to przewidział, ale nie przewidział tego, że nie trafię. I czy gościu wyjdzie przy 0-0, uwaga, uwaga? Chyba nie, chyba nie. Tak jest, gramy dalej, pięknie. Zagrajmy, udajemy, że na krótko, ale jednak nie na krótko, gramy piłkę na Tiriego Auriego na główkę. Okej, okay, nie wyszło mi to w ogóle, super, 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 super i co się dzieje? Gościu, ty no, gościu mi No oddaje, Co się, o co tu chodzi? Mamy trzecie zwycięstwo w dzisiejszym odcinku i trzeci rage quit, co prawda szczerze jestem, jestem naprawdę taki, nie powiem, że wzruszony, ale naprawdę szacun dla rywala, że postanowił mi oddać wina a nie od razu wyjść przy 0-0, bo widać było, że po prostu albo nie wiem, czuje, że przegra, albo że nie chce mu się grać jednak. A mimo to zamiast wychodzić, przy 0-0 oddał wina, także dozgonny szacun dla rywala. Także zobaczmy najpierw dwa piki jako bonus dla tych, co zostali i Gilles pięknie i drugi pik, uwaga, jeszcze jakaś 8-3, cudownie. No już oczywiście zacząłem troszeczkę paczki na toty kolekcjonować, bo zrobiłem 2 razy 10 razy 83, 2 razy 8,7 jest i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tych paczek w ciągu tygodnia będzie coraz, coraz więcej. Natomiast my zobaczmy złotą paczkę piłkarską premium jakby to był inform, ale to nie jest inform, to jest kurde, w sumie to mógł być jakiś dobry traf i będzie to Hoffman, ok? Także zobaczmy, zobaczmy dalej. 5 razy 80, plus też sobie otwórzmy. A co, a co, zobaczmy. Włochy, Włochy na Esio, Uwaga, Giorgio Kellini, tematycznie. Niestety nie jest to Mancini. Dobra, to może. Dobra, 2 razy 8,3 plus też sobie otwórzmy. Uwaga, może akurat coś ciekawego. Hiszpania, Esio, Laporte? Laporte to nie będzie, będzie to Nacho chyba. Nie, nie może być to Nacho. To to... A nie, Nacho, on ma 8,3. Ok, myślałem, że Nacho ma 8,2. Dobra, i 3 razy 8,3 plus na koniec. Uwaga, uwaga, Holandia. Holandia na LS, uwaga, PZ. A to jest Martens czy tam Mertens 84. Do tego dostajemy Fabinio i Jacka średnia paka. Dobra, zostawcie stłapek w górę, jeżeli chcecie, żeby taki odcinek pojawił się jeszcze raz. Do zobaczenia i siema!